Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy domowy pasztet z wątróbki. Potrzebować będziemy kilogram wątróbki. Wątróbkę pokroiłam sobie w paseczki. Usunęłam wszystkie błony i pokroiłam w paseczki. W moim przypadku jest to wątróbka z indyka, ale może być też wątróbka z drobiu. Dwie cebule, kostka masła, to jest 20 deko masła, 5 ziel angielskich, 2 liście laurowe. Będziemy doprawiać solą, pieprzem oraz tymiankiem. Cebulę kroimy w dużą kostkę, ponieważ my tą wątróbkę będziemy miksować, także nie musimy bardzo się przejmować krojeniem, ponieważ to zmiksujemy. I do cebuli, takiej zeszklonej cebuli, dołożymy wątróbkę i będziemy smażyć 10 minut. Dołożymy również liść laurowy i ziele angielskie. Przed miksowaniem liść laurowy i ziele angielskie należy usunąć. Teraz wątróbkę tak delikatnie zeszklimy. Tutaj w rondlu miałam 2 łyżki tłuszczu i należy cebulę zeszklić. Do lekko zeszklonej cebuli dodajemy wątróbkę. I smażymy 10 minut na dużym ogniu. Dodajemy również liść laurowy i ziele angielskie. I wątróbkę należy smażyć. 10 minut. Mieszamy. Wątróbkę już mam usmażoną. Teraz wątróbkę przełożymy do miski. Aha, jeszcze może doprawimy. Zawsze pamiętamy, że wątróbkę solimy na samym końcu, ponieważ jest twarda. Dodałam sól, pieprz i tymianek. I teraz należy usunąć liść laurowy, bo liścia laurowego nie będziemy miksować. Ziele angielskie. Po prostu to są takie, które już nam są niepotrzebne, przyprawy. I należy je usunąć. A pozostałą wątróbkę będziemy miksować z masłem. I przełożymy do pojemniczków. Ja sobie taką wątróbkę, taki pasztet z wątróbki przechowuję w szklanym pojemniku, szczelnie zamkniętym. Świetnie smakuje do kanapek. Tak to wygląda ta wątróbka. I teraz dodajemy całą kostkę masła i należy to bardzo, a bardzo dokładnie zmiksować. Ja miksuję moim gadżetem. Jeżeli mamy mikser, to możemy to swobodnie zmiksować. Masę na pasztet już mam zmiksowaną i tak już wspominałam, przekładam do szklanego pojemnika. Studzę, przepraszam, i daję do lodówki. Fantastycznie smakuje pasztet. Jest to domowy. Studzimy i później daję, przykrywam i daję do lodówki. Tak wygląda domowy pasztet z wątróbki.
I tak oto wygląda pasztet drobiowy z wątróbki. Tak wygląda. To ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Pasztet domowy z wątróbki.